Rewiry kultury. Witam serdecznie w studiu Marta Strecker, reżyserka, a także scenografka i osoba, która przygotowała również kostiumy do spektaklu, o którym porozmawiamy, Julia Kosmenka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych to spektakl, który lada moment w Teatrze Dramatycznym w Opolu. Tekst genialnego twórcy i literata dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego padł wybór akurat na ten tekst i na Leśmiana? Ja z tym tekstem chodziłam w myśli, żeby to przenieść na dyski teatralne bardzo długo. Praktycznie od pierwszego roku szkoły. Więc no, już będzie 7 lat, wliczając szkołę. Przede wszystkim dlatego, że robiąc wcześniejsze spektakle, które bardzo mocno mówiły o społeczeństwie poddawanym presji władzy, o jakiejś szeroko pojętej polityce, o manipulacji, gdzieś sobie w którymś momencie pomyślałam, że fajnie by się było tak zamknąć i porozmawiać o emocjach, porozmawiać o człowieku w relacji z drugim człowiekiem bardzo bliskiej, czyli porozmawiać o miłości. I ten tekst Leśmiana wydawał mi się tak totalnie niebanalny, to znaczy tam miłość zderza się ze śmiercią i to są takie dwa główne tematy, które napędzają w ogóle całą sprawę i całą akcję. I jest to historia, może wydawać się dosyć banalna, bo jest to historia trójkąta miłosnego, żony, męża i kochanki. Ale przez to, że to jest tak piękny tekst i tak bogaty i tak po prostu też jakiś totalnie interesujący w swoim rytmie to, co jest u Leśmiana tak rozpoznawalne. I w tym, że jest to oczywiście tekst klasyczny, to można dzięki temu się zakopać jakoś głębiej w tą relację na pozór banalną trójkąta miłosnego. I zderzyć to z tym tekstem i jakoś przede wszystkim przez ten tekst spróbować też odnaleźć siebie, ponieważ my robimy to trójką młodych aktorów, więc troszkę odmładzamy tego Leśmiana, bo jednak Leśmian podejrzewam, że chciał to dla troszkę starszej obsady, więc próbujemy też tam dołożyć taką żywiołowość i energię młodych ludzi, którzy walczą o miłość. No i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. No ale jeszcze zostanę na moment przy tym twórcy, bo to rzeczywiście taki okres w literaturze i sam autor, tutaj wiemy, że z tym tekstem chodziłaś, podróżowałaś bardzo długo, a jak z tobą? Czy Leśmian to twoja literatura? Chyba jak najbardziej, tak? Nawet nie chyba, zdecydowanie. Ja zawsze byłam bardzo blisko z poezją, nawet zresztą rozmawiałyśmy o tym ostatnio. Więc jak tylko Marta mi powiedziała, że no słuchaj, będziemy robić Leśmiana, to ja bardzo byłam tym zachwycona. I tym bardziej jeszcze właśnie jak przeczytałam tekst. I za każdym razem, każda próba to było odkrywanie nowych znaczeń. A tym bardziej jest inspirujące jednak robienie klasyki właśnie we współczesny sposób. I takie podejście troszkę eksperymentalne, jeśli chodzi o tą część wizualną. Także dla mnie to było bardzo ciekawe, bardzo się cieszę. Też jestem ciekawa, co z tego w rezultacie wyjdzie. To ja zostanę jeszcze na moment przy samym tekście, bo to tekst niełatwy. Jednak mam przed sobą reżyserkę, która ma taki rodowód wizualny i plastyczny, jeżeli chodzi o ukończone studia, ale doświadczenie zawodowe już niekoniecznie, kiedy mówimy o choćby twojej współpracy z Michałem Zadarą i tym, że nad tekstem pracowałaś intensywnie. Także przypomnę już od razu, że również kiedyś ze względu na realizację radiowego, więc to słowo dalej wybierasz. Jednak nie stricte teatr plastyczny, wizualny, ale teatr słowa jest tobie bliski. No tak, rzeczywiście teatr plastyczny bardzo często łączy się z takim myśleniem, no i de facto tym jest, z ograniczeniem słowa. I to, co ja gdzieś próbuję sobie wypracować, to jest rzeczywiście jakieś wyważenie szacunku i w ogóle istotności literatury. I obrazu.
Ale to z Leśmianem... ładnie, szacunku i literatury, ja to muszę powtórzyć, bo no fajnie, gdyby tak było rzeczywiście, gdyby ten szacunek do słowa i taki pietyzm no, ciągle istniał w kulturze bardzo wizualnej. No tak, my de facto w tym spektaklu ten nasz świat taki wizualny jest bardzo mocno ograniczony, ale mam na myśli oczywiście konkretny, to znaczy bardzo mocno jakby konkretny wizualnie, ale jednak ograniczony i to... No i to wynika z tego słowa. Tak, to dokładnie, tak, dokładnie. Ściśle z tekstu, z tego, co tam jest. Dokładnie, że to, co się udało, mając bardzo fajnych aktorów przy tej produkcji, to udało się rzeczywiście skupić na nich i na tekście, to znaczy na nich jako też swojego rodzaju nośników tego tekstu. I mimo, że to są bardzo młode osoby, to gdzieś starają się ten tekst dźwigać i to jest bardzo fajne. No dla mnie rzeczywiście to doświadczenie z tekstem było o tyle dobre, że ten Leśmian jest rzeczywiście trudny. On jest trudny też przede wszystkim dlatego, że ten tekst jest niedokończony. On od połowy rękopisu wszystko jest skreślone. I są chyba sześć dostępnych w ogóle zakończeń, które Leśmian chciał. Wszystkie są poprzekreślane, tak naprawdę nie wiemy do końca, co miało być finalnym produktem tego tekstu. Tam jest też bardzo dużo powtórzeń, które też nie do końca wiemy, czy wynikają z tego, że miały być powtórzeniem, czy nie wynikały z notatek Leśmiana. Więc też trzeba mieć jakąś taką uwagę, żeby nie za dużo poskreślać i żeby też nie zrobić swojej jakiejś szalonej wizji tego, tylko żeby sobie wyobrazić, jak rzeczywiście, widząc jak zaczął, jakby chciał to w jakiś sposób kontynuować. To znaczy, żeby jakoś nie dopisać nagle swojego zakończenia Leśmianowi. Więc to było coś takiego, co czasami stawiało znaki zapytania i jakieś problemy. No oczywiście cała reszta to jest przyjemność pracy z tekstem klasycznym, czyli średniówki, rymy, frazy i jakoś staramy się, żeby nie podeptać tego Leśmiana. A jak będzie wyglądał? No to... Przede wszystkim właśnie nasze rozmowy i punkt wyjścia. Ale Leśmian? To nawet ktoś wiemy. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy Leśmian przyjedzie. Na poważnie rozumiem, to pytanie padło. No z pewnością właśnie... może tak, zacznijmy od tego właśnie, że to jest ta scena bunkier. I to też było wyzwanie, żeby odnaleźć się w tej przestrzeni, a nawet ją wykorzystać. Tak. Do tego nasze właśnie rozmowy o tym, że zbrodnia, że robimy to współcześnie, więc skojarzenia z wizją lokalną, prosektorium. Starałyśmy się stworzyć chyba właśnie taki dosyć zamknięty świat, trochę niewyjaśniony dla tych dusz, które utknęły za świecie, mają jakiś problem. I to są tak naprawdę... Ta scenografia, co dla mnie było istotne, to są tak naprawdę też troszeczkę żywe elementy budujące scenę. To jest właśnie to podejście, to może takie trochę eksperymentalne w tym. No i konotacje z kina noir trochę. Gra światła też jest dosyć istotna. Tak. Tak. No rzeczywiście jakoś jak zostaliśmy wrzuceni do tego bunkra, do sceny bunkier, z której ja jestem jakoś totalnie zakochana w tej scenie i jakoś uważam, że ona jest piękna i teraz nie wyobrażam sobie w żadnej innej przestrzeni tego Leśmiana, bo ona bardzo dobrze wyważa poziomy właśnie dużej literatury i rymowanego tekstu i tekstu klasycznego z bardzo współczesną przestrzenią, która jest w jakiś sposób brzydka, co jest oczywiście jej zaletą wielką. Więc to zderzenie się bardzo fajnie, myślę, udało. I tej surowości z tym efemeryzmem, który jest w tekście Leśmiana. Tak, tak, dokładnie. To jest piękne. No. Ale bunkier dla mnie, jako odbiorcy, ma w sobie też taką intymność miejsca i spotkania. Czy to będzie także wykorzystane, jeśli chodzi o relacje z publicznością?
Tak. Tak, oczywiście będziemy próbować nie robić... Tak, bo rzeczywiście bunker robi coś takiego, ta przestrzeń robi z widzem coś takiego, że on się czuje bardzo mocno zaproszony. I rzeczywiście chcemy publiczność umiejscowić trochę w roli takich świadków tego zdarzenia, tego morderstwa. Też może czasami sędziów tej całej sytuacji, ludzi, którzy rozstrzygają. Też umieszczamy publiczność po dwóch stronach, trochę sugerując, że trzeba się opowiedzieć za kimś, to znaczy trzeba sobie odpowiedzieć na koniec, kto tak naprawdę był winny. Trzeba albo nie trzeba, ale można spróbować się jakoś opowiedzieć albo złapać empatię z którąś z postaci. No i też chyba jest to wrażenie podglądania też tej całej sytuacji, tak mi się wydaje, mimo tego, że jesteśmy bardzo blisko, to ustawienie widowni powoduje, że trochę się czujemy jak osoby, które to jednak podglądają. Tutaj z kolei moje, kiedy słyszę te opowieści do jednak współczesnej kultury i tego, co gdzieś tam objawia się w różnych innych środkach wyrazu, w mediach, ale także w sztuce, kino noir, czy taki wojeryzm, podglądanie, wielki brat, może nawet gdzieś tam to, co coraz częściej jest widoczne w różnych serialach, filmach, ale także we współczesnych przedstawieniach coraz częściej, czyli nawiązanie do takiego thrillera skandynawskiego, pewnej akcji. Więc czy podążacie za modą? Czy podążamy za modą? Pewnie teraz okaże się, że tak, bo powiem, że cała warstwa muzyczna jest inspirowana i to tak dosyć mocno serialami kryminalistycznymi. Też ten spektakl ma taką konstrukcję takiego jednego odcinka, bo ponieważ on pewnie, no jesteśmy przed pierwszą generalną, ale już mniej więcej możemy powiedzieć, że to pewnie będzie godzinny spektakl. Więc on jest trochę skonstruowany rzeczywiście na zasadzie dochodzenia, które dzieje się w przypadku bardzo konkretnej historii w tym odcinku. I być może ta grupa dochodzeniowa w kolejnym odcinku dochodziłaby prawdy jakiejś innej zbrodni. Więc pewnie wydaje się, że idziemy, myśląc o tej warstwie muzycznej, że jakoś próbujemy to włożyć w to, co modne, ale też nie uznaję tego za jakieś pejoratywne słowo, ale w to, co modne i w to, co jakoś pozwala nam się rzeczywiście przyjść do teatru i jakoś odnaleźć. Ale mimo wszystko to i tak zostaje klasyka, to i tak nie jest... Tak. Mam na myśli klasyka, to znaczy, że zostaje tekst. Tak naprawdę... Szacunek do słowa, szacunek do pierwotnego tekstu. Tak. Tu trochę skreślaliśmy oczywiście... Ale bardziej wynikało, te skreślenia bardziej wynikały z tego, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy z tej niedokończonej konstrukcji, którą Leśmian nam zostawił i którą momentami no, trzeba było na potrzeby spektaklu. Ale jednak staraliśmy się na początku, zawsze zaczynamy pracę z całym tekstem, to znaczy dopiero gdzieś tam po, nie wiem, połowie produkcji, czy tam po 80% produkcji z żalem kreślimy. To znaczy, ja jeszcze chciałam wrócić do tego podążania za modą. To z mojej strony, jeśli chodzi o tą część wizualną. Ja wychodzę z założenia, nie wiem, może to jest kwestia naszego pokolenia, ale też tego współczesnego widza, który przychodzi na spektakl. No jednak jesteśmy bardzo mocno wychowani na filmie już, na serialach. I jakby nie ma co też od tego odchodzić, a nawet właśnie, nie wiem, dla mnie jest ciekawe to wykorzystywać, że to nie chodzi jakby stricte o podążanie za modą, żeby właśnie się wpasować, tylko żeby jak bardziej wykorzystać tą sferę wizualną, która nas otacza. I w ten sposób też działamy, że to dla widza zawsze będzie atrakcyjne w jakiś sposób. Tak samo zawsze tworząc wizerunek postaci i kostiumy. Ja nie umiem odejść od współczesnej mody. Wydaje mi się, że to zawsze trzeba wykorzystać. A co z tą młodością? Dlaczego młodzi aktorzy tutaj wcielają się w te role doświadczonych postaci Leśmiana? No przede wszystkim dlatego, że ciężko pewnie byłoby mi dostać
trójkę bardzo dojrzałych aktorów i jakoś wejść z nimi na ten sam poziom doświadczeń życiowych, załamań sercowych, powrotów, rozstań, morderstw. I to dla mnie gdzieś jakieś od początku było pewne, że ten tekst bym chciała jednak zrobić z ludźmi mniej więcej w swoim wieku. No dobrze, aktorzy są troszkę młodsi, ale mniej więcej w swoim wieku i rozmawiać o tych problemach, które mamy na naszym jakby poziomie myślenia. To też myślę, że nikt nie byłby zadowolony, gdyby ta obsada była starsza, bo ani aktorzy nie byliby usatysfakcjonowani dialogiem ze mną, ani ja też nie mogłabym im za wiele dać. I byśmy po prostu coś oszukiwali. A tak mamy chyba najmłodszą obsadę, najmłodszych aktorów z teatru. No i tak próbujemy coś tą młodzieńczą siłą wywalczyć tam. Bardzo dużo jest w tekście emocji. Miłość już pojawiło się też w tej rozmowie. Kilka takich wskazań i nienawiść, i zazdrość, i niewiedza, bardzo skomplikowanych emocji. Więc ten tekst mimo wszystko, mimo że wydawać by się mogło, że opowiada o takich sprawach, które po części dotyczą każdego i o czym to opowiadać, no jest jednak niesamowicie emocjonalnie naładowany. Jak z tymi emocjami radzicie sobie, drogie panie, a szczególnie reżyserka? Jest o tyle przyjemnie pracować na tych emocjach, że rzeczywiście ten zespół, ta trójka osób, Monika Stanek, Magda Maścienica i Karol Kosakowski, oni są bardzo otwarci i też nie mają problemu z emocjonalnością i z tym, żeby próbować i żeby... Jest oczywiście bardzo duże niebezpieczeństwo w takim spektaklu, który właśnie mówi o miłości i o zazdrości, czyli o takich generalnych sprawach, które właśnie dotyczą nas wszystkich i co może być tam jeszcze ciekawego w tym. To sam jakby proces tej pracy, to znaczy szukania takich naszych, nazwijmy to, domowych emocji i znajdowania jakichś odpowiedników przełożenia tego na scenę, to znaczy, żeby to było w jakiś sposób zjadalne i przede wszystkim, żeby to się przekładało na widza, żebyśmy też nie zrobili sobie super spektaklu, który tylko my przeżywamy i tylko my się emocjonujemy. Więc oczywiście bardzo dużo przy tej pracy rozmawialiśmy o związkach, o zawodach miłosnych i to była taka mała terapia. I no oczywiście staramy się to jakoś wyważać, bo tam oczywiście też w tym spektaklu są tak jakby dwa poziomy. I jeden poziom to są sceny, które oni odgrywają, takie jakby flashbacki z przeszłości, to znaczy oni odgrywają je po to, żeby zobaczyć, jak było, żeby to jeszcze raz poczuć. Więc te emocje są w takim nawiasie przywoływania. To znaczy one są, jak przywołujemy jakieś emocje po to, żeby jeszcze raz to przeżyć, żeby jeszcze raz to zrozumieć i żeby jakby znaleźć prawdę o tym, co się wydarzyło. I drugi poziom to są takie emocje tu i teraz, to znaczy co te odegrane i przypomniane zdarzenia wywołują w nas w tym momencie. Czy to nas wkurza, czy to nas uspokaja, czy jak w ogóle na to reagujemy i co to tym postaciom w ogóle jakby robi, jak wpływa na te postaci. Aczkolwiek wydaje mi się, no też jakby zapraszam na premierę, zobaczymy, co się jeszcze przez te 3 dni wydarzy, że jakoś walczymy z wyważeniem tego, żeby też nie zrobić, bardzo nie chcielibyśmy zrobić i też właśnie dlatego wizualnie czy muzycznie uciekamy od tego, żeby też nie wyszła to telenowela o emocjach i tylko żeby to było jakoś teatralnie przetworzone. I tu wrócę do początku naszej rozmowy, to znaczy do tego, że rzeczywiście rozmawianie na takie tematy z młodymi ludźmi dodaje dużo więcej żywiołowości i takiego, nie takiego głębokiego przeżywania i nie takiego doświadczenia 40-letniego czy 50-letniego, które jest już całkiem inne niż u młodych ludzi, bo to cały czas jest szaleństwo i cały czas jest walka i cały czas jest wszystko albo nic.
Czyli żywioł młodości. Dokładnie. Innym słowem. To na koniec zapytam o takie ważne, ciekawe odkrycie podczas realizacji tego przedstawienia. Co było zaskakujące? No, dla mnie chyba tak najciekawsze było to, że właśnie z każdą próbą, czy z każdym przebiegiem moja prywatna opinia o bohaterach się zmieniała, że zupełnie inny był odbiór przy pierwszym przeczytaniu, w sensie inaczej odbierałam, po czyjej stronie leży wina. A tak naprawdę z każdą kolejną próbą i myślę, że to jeszcze do premiery też się może kilka razy zmienić. Tą winną osobą jest dla mnie ktoś inny. I możliwe, że to jest taki spektakl, który jest żywy i że za każdym razem, kiedy się na niego pójdzie, to zupełnie inaczej można odebrać tą historię. Tak, rzeczywiście to jest coś takiego, co przychodziliśmy na jedną próbę i mówiliśmy, no to ta kochanka jest zła, bo kochanka zabiła. I potem przychodziliśmy na kolejną, próbowaliśmy jakoś inaczej tę scenę, może mniej jakby schematycznie i nagle się okazało, że może ona jest ofiarą tak naprawdę. I że do tej pory rzeczywiście tak próbujemy i taki obraz się tego tworzy, że z trzech, można to z trzech, ponieważ są trzy postacie, jakby oglądać z trzech różnych stron. To znaczy tam każdy ma rację i każdy też tej racji nie ma jednocześnie. I to jest bardzo interesujące. A miało nie być metafory politycznej. Dokładnie. Dobrze. Chyba mi się wydaje, że jeszcze bardzo ciekawe jest z takich odkryć, że właśnie ta relacja między kobietami też się zmienia, jej odbiór i w trakcie samej sztuki, ale też w kontekście tego, jak myślałyśmy o tym na samym początku, a jak jest teraz na tym etapie, że w jakiś sposób jest to na pewno niestandardowy rodzaj relacji kochanki i żony. Tak, to na pewno. Państwo będziecie mieli okazję sprawdzić 3 lutego premiera spektaklu Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, a w studiu dzisiaj gościły reżyserka spektaklu Marta Strecker. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A także Julia Kosmynka, scenografia i kostiumy. Dziękuję bardzo. Rewiry kultury.